Hej ciasteczka, dzisiaj robię japońskie mochi. Pisaliście mnóstwo komentarzy, więc zrobiłam. Zrobiłam je z dodatkiem herbaty matcha i na dzienie też jest herbata matcha z miodem. Pyszne ciasteczka ryżowe. Pycha. Pyszny, czujcie na dzienie z herbatką. Rewelacja. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, jest nas ponad 259 tysięcy. Wow, super, dajcie łapkę w górę dzisiaj. Jaki limit? 2000. Mało? No to 3000 niech będzie. Zaglądajcie na Instagram, tam super relacje i zdjęcia. Najlepsze komentarze Wojciech i Grzegorz Zboiński. Piszcie komentarze, dołączajcie motkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, z jakim nadzieniem lubicie mochi najbardziej. Filiżankę ryżu białego, takiego drobno kleistego, japońskiego, a niekoniecznie, ale jak znajdziecie, to możecie taki dać. Do tego dwie takie filiżanki, ja sobie tu już właśnie przelałam. Więc jedna filiżanka ryżu, dwie filiżanki wody. Teraz się boję, że rozleję, a nie uda. Dwie, trzy łyżki cukru, to zależy od tego, jaki chcecie. Czy bardziej słodkie, albo jeszcze będziecie próbować, to możecie dosłodzić. Ja daję dwie łyżki cukru. I do tego łyżkę herbaty zmielonej, zielonej matcha. Ryż zagotowujemy z wodą. Jak się zagotuje, zmniejszamy grzanie. Ja daję na trójeczkę i tak 20 minut na trójeczce, a potem następne 20 minut na dwójeczce, oczywiście pod przykryciem. Minęło 40 minut, ryż się ugotował i teraz go muszę wystudzić. Ryż jest mięciutki, gotowałam 40 minut, jak wspomniałam, ale musicie próbować, bo możecie mieć inny ryż, może trzeba dłużej go gotować, ma być taki kleisty, masa jest dość gęsta. Teraz tą masę ryżową potraktuję blenderem. Oj, namęczyłam się troszkę, blendowałam. Jest masa jeszcze nie idealna, ale już jest mniej grudek. Oddycham głęboko, o kochani, teraz będę ćwiczyć. Setka pilatesowa. 100 razy przynajmniej łyżką mieszać. Oni to robią typowo w moździerzu. Nie będę się tłukła, zaraz tu Maciek wam pokażę, ale właśnie w moździerzu rozgniatają, ale łyżką też można właśnie zrobić tak, żeby to ciasto było takie gładkie. No to spaliłam trochę kalorii, więc będę mogła mochi spokojnie, bez problemu zjeść i pewnie wszystkie zjem. Mochi moje jest dzisiaj na słodko. Robię na dzień do niego łyżeczkę herbaty matcha i do tego dodaję miodu. Tak na oko, no łyżeczkę dałam, tak? Zaraz zobaczymy, jak nam się to ładnie połączy. A jak coś, to dolejemy miodu. Zobaczcie, jakie fajne to wyszło. Jeszcze dołożyłam trochę miodu i mieszałam, no ile, dwie minutki, żeby się to tak ładnie połączyło w taką masę. Słuchajcie, to ciasto jest bardzo kleiste, więc podsypałam stolnicę mąką ziemniaczaną, skrobią ziemniaczaną. Wykładam na to masę. No i sobie formujemy taką kulkę. Trochę tej mąki nam tutaj wsiąknie, żeby to można było. Jeszcze muszę sobie podsypać, bo widzicie, jeszcze zabierze trochę tej mąki. I teraz sobie formujemy kulki. Będziemy nadziewać chyba, albo opowiem wam trochę teraz, jeżeli mogę, nie wiem, Maciek będzie nagrywał. Mochi w Japonii je się, słuchajcie, na Nowy Rok. To jest takie danie, znaczy słodki, to jest deser. O, patrzcie, jak fajnie związała ta, to nadzienie. Nadziewamy teraz tą herbatką. Można zrobić właśnie na słodko, można zrobić wytrawnie, można je jeść do mięs. Też jak nasze kluski śląskie, tylko bez dziurek. A najlepsze, co wyczytałam, aha, jeszcze je się właśnie na Nowy Rok, czy na Święto Dziewczynek, Święto Wiosny. Oni to często jedzą i trzymają tak jak nie, może nawet 2 tygodnie i wtedy one są takie twarde. I nie wolno tego kroić. Jak się je, to nie wolno tego kroić, bo to przynosi nieszczęście. A jeszcze i wtedy te stare to można rozkruszyć, to trzeba rozbić. No i gdzieś wykorzystać nawet do jak są wytrawne, to do jakiejś zupy albo... A i co jeszcze ciekawego, słuchajcie? No to nie śmieszne właśnie, bo to się zdarza starszym osobom i zdarzyło kilka przypadków było, że można się tym zakrztusić, nawet zadławić na śmierć, bo one są bardzo kleiste, ciężko się przełyka, więc jemy małymi kawałeczkami, nie całe połykamy, tylko po prostu malutkie i musi być druga osoba przy starszej osobie pilnować, żeby się nic takiego nie stało. Miejmy nadzieję, że nic takiego nie będzie. Ja dalej działam, robię. No zobaczcie, patrzcie, jak ono się klei. Musi być tu podsypana mąka. Mochi gotowe. Pyszne. Z zieloną herbatką. Ja jestem maniaczką zielonej herbaty. Maniaczką. Więc tu mam po prostu tej herbaty aż za dość. Jeszcze sobie zrobię filiżankę herbaty zielonej. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.